Witajcie kochani, z tej strony Maciek i witam was na moim kanale Nowa Era Lego. Po kilkudniowej przerwie wracamy do naszego stałego punktu recenzji i generalnie kanału, także zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj troszeczkę odbiegniemy od tematyki kreatorów, Lego systemów i tych starych zestawów, które wam pokazywałem, do których mogliście się już przyzwyczaić. Dzisiaj pokażę wam zestaw z serii, którą bardzo lubię, które jeszcze nie było na kanale i ona będzie się oczywiście pojawiać częściej. Jakoś po prostu nie mogłem się do tego zabrać, ponieważ chciałem wam pokazać te starsze zestawy, no ale już będę nadrabiał pomału tą serię. Także nie przedłużając, co chcę wam dzisiaj pokazać, co będziemy dzisiaj recenzować. Jest to Sith Trooper Battle Pack serii Star Wars. Także generalnie lubię Star Warsy i to bardzo. I one się będą pojawiać tutaj na kanale. To chyba był pierwszy zestaw, który kupiłem jeszcze jakoś na początku tego roku. Także to był pierwszy zestaw Star Warsów. Nie w ogóle, ponieważ mam jeszcze jeden, bardzo stary. I on się znajdzie na kanale. Dzisiaj pokażę wam ten Battle Pack. I zaraz sobie go obejrzymy, także zapraszam was na intro, a później widzimy się na recenzji tego zestawu. Także do zobaczenia za chwilę. I jestem już z powrotem po intro. Przed wami zestaw, który jest złożony. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, ten zestaw kupiłem na początku tego roku. Gdzieś tam w promocji, w jakimś markecie za naprawdę niewielkie pieniądze. Dlaczego kupiłem ten zestaw? Raz, że chciałem coś ze Star Warsów. Dwa, podobał mi się ze względu na figurki, ponieważ no, Battle Packi nie słyną z tego, że mają fajne konstrukcje pojazdowe czy jakieś tam obronne, atakujące. Tu chodzi przede wszystkim o figurki, no i dlatego też ten zestaw pojawił się u mnie w kolekcji. Zaraz go sobie omówimy. Ja zdejmę figurki. Do nich wrócimy oczywiście na koniec tego filmu. Obejrzymy sobie tą konstrukcję, ten pojazd, ten speeder i potem dojdziemy do figurek. Także zapraszam na recenzję pojazdu, a później będą figurki. Także wracam już za moment. Figurki mamy na chwilę obecną z boku. Nimi zajmiemy się za chwilę, a przejdziemy sobie do tego oto naszego pojazdu, naszego speedera. Nie jest to jakaś skomplikowana konstrukcja, aczkolwiek wygląda całkiem sympatycznie i przyjemnie, z tego co pamiętam, przyjemnie się składało. Mamy tutaj dwa fotele, znaczy fotele, dwa miejsca dla osób siedzących. Tutaj po tej stronie mamy pilota, czy tam kierowcę naszego speedera, i po tej stronie pasażer, oraz mamy tutaj miejsce, możemy chyba w jakimś cudem zmieścić nawet dwie figurki, aczkolwiek chyba tylko da radę jedną. Nie wiem, nie próbowałem wcisnąć dwóch. Mamy tutaj ten stud shooter, który jest jakby na froncie. Jedną taką główną i jedyną bronią zamontowaną na tym pojeździe. Możemy sobie go wyciągnąć. Jak widzicie, figurki mają cztery blastery. Stud shootery, że tak powiem, o może tak. Ten kierowca nasz, czy pilot, nie ma zamontowanego tego stud shootera, ponieważ no, kieruje i strzelać jakoś nie może chyba. Co tutaj mamy? Co mi się podoba może? O tak. Na pewno podobały mi się te klocki tutaj. Ten napęd tutaj zrobiony jest całkiem sympatyczny i spoko to wygląda pomimo tak niewielkiej konstrukcji. Kolorystycznie też może być. No tak jak powiedziałem wcześniej, Battle Packi to są przede wszystkim figurki i na nich się będziemy skupiać. Mamy tutaj taką owiewkę, ten motyw sterujący, nie wiem, kierownicę pewnie ją się przekręca, kierownica ma ten drążek taki, który się pewnie do przodu, do tyłu przekręca i wtedy możemy się poruszać w przód lub w tył. Przynajmniej tak, jak się na to, tak ja się na to zapatruję. No i tak, to by było na tyle, taki chyba pojazd do szybkiego reagowania, szybkiego transportu posiłków do bitwy. I cóż, to by było chyba na tyle. Tak myślę. Także przejdziemy do figurek.
Figurki są już ze mną, są z wami również, także przejdziemy do ich omawiania. Zacznijmy od tej dla mnie najmniej ciekawej, aczkolwiek to nie jest tak, że ona jest nieciekawa, ale wydaje mi się, że w tym zestawie jest ona najmniej taka porywająca. Czyli nasz kierowca, który naprawdę ma bardzo fajną tą czapeczkę, tak przypomina mi trochę jakieś kolejowe klimaty, ale doskonale ją na pewno znacie z filmów Star Wars, bo ona się tam gdzieś pojawiała lub bardzo podobne czapeczki się pojawiały. Mamy tutaj logotyp nadrukowany na czapeczce, jeden wyraz twarzy, ten z przodu, chyba wszyscy Stormtrooperzy i Trooperzy mają ten wyraz twarzy, zaraz sobie to porównamy, zresztą oglądając inne figurki. Co do torsiku, wygląda on następująco. Mam problemy ze światłem, wybaczcie. Pracuję nad tym, żeby to było dobre, także już w niedalekiej przyszłości światło będzie lepsze. Jeżeli zauważyliście, to na pewno poprawił się dźwięk, ponieważ mam już mikrofon, który działa prawidłowo i wszystko powinno być ładne i spójne, jeżeli chodzi o dźwięk. No, ale nie przerywam, nie zmieniam tematu, jeżeli chodzi o figurki. Co tutaj mamy? Mamy tego kierowcę, który ma taki, nie wiem, skórzany kombinezon bądź kombinezon materiałowy z czerwonymi nadrukami. Tutaj nie wiem, czy to są jakieś suwaki, czy po prostu jakieś prążki. Jest pas z takim, z tym samym logotypem, który mamy na czapce. Na nóżkach nie ma żadnego nadruku i z tyłu jakby jest kontynuacja tego kombinezonu. Prosta figurka, ale wygląda bardzo sympatycznie, więc ten jego mość jest najmniej ciekawą figurką. No i przejdziemy teraz sobie do tych figurek, które po prostu mnie urzekły i dlatego dla nich kupiłem ten zestaw, czyli naszych czerwonych Stormtrooperów, Sith Trooperów, o, może tak. Czyli mamy tak, trzy takie figurki, dwie są takie same i ta trzecia, która jest tam w tle, czerwona jest trochę inna, do niej dojdziemy sobie na końcu, ponieważ chyba podoba mi się najbardziej. Natomiast ci dwaj jegomoście posiadają stud-shootery, które widzicie, bardzo ładne odlewy kasków. Ja sobie tego jednego odłożę, będzie mi po prostu łatwiej, one są takie same, więc tak zrobimy to w ten sposób. Chcę wam to pokazać jak najlepiej, ale to światło mi dzisiaj nie pomaga. Tego stud-shootera też sobie odczepię, ponieważ przeszkadza. No i tak, piękne nadruki tutaj na torsiku, na nóżkach, ten kombinezon z tym logotypem żółtym tutaj, piękny kask, ten odlew jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny. No i buźka tych trooperów, czy ona jest podobna? No nie, jest inna niż u tego jegomościa, ma tylko jeden wyraz twarzy, tak jak właśnie w tych wszystkich trooperach chyba jest. Co więcej, no cały czerwony kombinezon, czarne skórzane rękawice, także ładnie one się kontrastują z tymi czarnymi elementami na kombinezonie i wygląda to po prostu rewelacyjnie. Z tyłu mamy jetpacka, który ma taki fajny tile tutaj z nadrukiem, ten sam logotyp, który mamy tutaj na torsiku i jest on rewelacyjny, chyba w elementach zapasowych jest trzeci taki tile, ponieważ, czy czwarty nawet, bo oni chyba wszyscy mają takie, nie, tylko tych dwóch, bo widzimy sobie tutaj na pudełku tych dwóch jegomości mają jetpacki, oni po prostu dają wsparcie z powietrza. Bardzo fajne te figurki, bardzo mi się podobają, może jeszcze zobaczymy sobie jak to wygląda z tyłu. Szybko to wypnę, o, i z tyłu mamy też bardzo ładny nadruk i sam ten jetpack też bardzo dobrze wygląda. Także ja po prostu zauroczyłem się tymi figurkami i stwierdziłem, że jest fajna promka i sprawię sobie taki zestaw. Możliwe, że kupię taki drugi, żeby mieć więcej tych figurek. Co mi się nie podoba i nie wiem, czy tak macie, jeżeli posiadacie ten zestaw, to strasznie te hełmy są luźno zaczepione, jeżeli chodzi o główki naszych figurek i one po prostu są bardzo luźne i odpadają bardzo łatwo. Nie wiem, czy macie tak samo.
Podzielcie się ze mną w komentarzach. Nawet jeżeli tutaj usłyszymy ten klik i one zaskoczą, to mimo wszystko odskakują i naprawdę jest to dość irytujące. Dlatego nie wiem, jak to zrobić, żeby to naprawić. Chyba musi tak być po prostu. My mamy tutaj naszą ostatnią figurkę, czyli tego głównodowodzącego działem zamontowanym na naszym pojeździe i to jest po prostu turbo figurka. Naprawdę świetny jest ten skafander, te nadruki. On nie posiada tego loga, które posiadają dwa jegomości lecące za nim, tak jak to możemy zobaczyć na pudełku. Świetny, świetny nadruk. Z tyłu nie ma jetpacka. Też ten nadruk się różni od poprzednich dwóch figurek z tyłu, także jest bardzo fajne urozmaicenie. No i odlew kasku też jest inny, bardzo ładny. Te detale są po prostu świetne, bardzo mi się podoba. No i buźka jest taka sama jak u naszych dwóch poprzednich jegomości. Także wygląda to następująco. Co myślicie o tym zestawie? Czy warto go kupić? Ja naprawdę za śmieszne pieniądze była dobra promocja, mówię, w którymś z marketów. Dlatego no nie mogłem się oprzeć i stwierdziłem, że to będzie taki dobry wstęp do mojego powrotu do LEGO Star Wars. No i potem jeszcze kupiłem parę innych zestawów, także one oczywiście pojawią się na kanale. Ale co myślicie o tym? Sith Trooper Battle Pack 75266. Piękne figurki jak dla mnie i naprawdę jestem ukontentowany tym zestawem, także co myślicie wy? Czy macie ten zestaw? Czy podobają się wam te figurki? Czy polecacie jakiś inny Battle Pack? Albo inne zestawy? Także czekam na wasze komentarze, czekam na wasze sugestie. My widzimy się wkrótce. Ja was żegnam na dziś. Do zobaczenia. Cześć.